Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Aleks. Racker, weź moją broń. Co ty kombinujesz, stary? Co ty kurwa odpierdala? Żeby przeżyć, wilk musi odgryźć sobie łapę. Strzelaj! Nie zgadzam się, nie rób tego! No dalej, Racker, wal w szybę. To jest rozkaz! Daj mi się bać, Racker! Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, chłopie, nie strzelaj! Zusto! Kurna, Racker. Znowu cię u bani odstrzeliłem. Zgubiłeś ogon. Wyluzuj, pak! Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To byli Rusty, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj, synu. Masz dane? Tak, tak, mam. Całkiem nieźle. Kurwa, już prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo, gdzie jest Irish? Ja myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, tu dowódca grabarzy. Gdzie jesteś? Tu grabarz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny ogień osłonowy. Żyłem, Irish, pomoże. Racker, chodź tu, przygotuj się! Osłaniacie? Zostaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha! Nie strzelać! Jest! Irish, uważaj! Kurwa! Zdaj się mi, kurwa! Racker! Cele w oknach na przeciwko! Nie! Są kolejni, widzicie? Cel zdjęty! Proszę. Jeszcze ładny dwóch zlewek! Ognia! Irish, dawaj tu! Coś się jeszcze rusza? Po wszystkim, czysto! Pomóżcie! Jesteś cały... Cały? Kurwa. No to po kryjówce. Grabarze, jazda. Forteca, tu dowódca grabarzy. Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera. Kierunek, punkt zborny. Przyjąłem, grabarze. Śmigło w drodze. Kierujcie się na pozycję. Na dole. Patrz. Jedyna droga, na dół!
Wszyscy w porządku? Dobra, wywalaj. Uwaga, będzie wybuch! Pięknie, idziemy. Tu płomień 2-1 do dowódcy grabarzy. Jesteśmy w drodze. Kiedy dotrzecie na miejsce? Miło cię słyszeć, Hawkins. Robimy postępy. Ładujcie się na ten dach, tylko szybko. Sprawdzisz teren, Rek? To ten budynek. Chyba raczej połowa. Ta, te dwa kominy, dokładnie na wprost. Widzisz, Rek? O właśnie, punkt ewakuacyjny. Okej, Hawkins wspominała o wrogich żołnierzach. Widzisz ich? Paru skurwysynów na naszej drodze, co? Lornetka wychwytuje też broń i zaopatrzenie. Dobra, gotów do drogi, Reker? Pilnować sektorów, wypatrywać celów. Ostrożnie. Czterech trzecich. Spokojnie, panie.
korek! Ostrzał od strony wejścia! No, od razu poczułem się jak w domu. Czysto! Zamknij, panowie! To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza, na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho, uważać. Odesłał się radar. Coś tam do was leci. Kurwa! Nie! Padnij! Do kuta spierdolony! Kurwa! Dawaj! Dawaj! Kurwa, zostawi tu gruzy! Biegę! Tak, widać gdzieś Hawkins i resztę załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od wraku! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Moja noga! Boże, Boże! Jezus Maria, ale mi się nogę rozgrzebało. Będzie dobrze, Dan. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zabierzemy się! Tak, paliwo! Wiem, wiem! Tak! Rekę osłaniaj! No już, wysiadaj, szybko! Siadaj! Pomogę. Proszę, pozwólcie, pomogę. Błagam. Nie, zabieraj się stąd! Uciekaj stąd! Nic mi da. Rekker, daj minus! No ale po co się wrzęcie? Zgniemy nogę! Żyjmy co? Rekker, chodź tu! Niech po strzasku, żeby przeżyć, musi odkryć sobie łapkę. Dawaj! Kość jest zmiażdżona, tylko tkanka i mundur nie dotrzymają. No już dawaj, dni!
czas na was. Nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Niech się nawet zna, ty jesteś medykiem, pa! No, potrzebujcie tym gościu! Boże! Uwaga! Padli! Padli! Dziecko ruchy! Wspominałbym szybko! Ej, w porządku są ci azerowie, nie? Siadać, raz. Będzie dobrze tam. Będzie dobrze. Zabierzemy cię. Wszystko będzie okej. Pewnie się tu bawiliśmy. Jazda! Jakie zprowadzić! Forteca, tu grabarze! Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca was śledzi. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt zborny, 3 km na zachód. Przyjąłem, forteca! To gdzie ten helikopter? Szukam! Cholera! Moja noga! Zoro mnie zabije! Dan, oddychaj! Będzie dobrze! Odstawimy cię do domu! Będzie dobrze! Jeśli potwierdzą się dane o admirale Changu i Rosjanach, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Trzymaj się tam! Gazurek! Dan traci przytomność! Mach, to jest! Tracił za dużo! Natrafuję! Możesz go skupić? Raczej kurwa niemożliwe! Stracił za dużo krwi, szybcie! Przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest! Kieruje się w stronę wschodnich wybrzeży Chin.